bunkrze 9 kapitan William Corson czeka na noc, żeby wrócić do Hatten. Przez ambrazurę obserwuje niemieckie natarcie i ocenia status sąsiednich bunkrów. Liczy, że kiedy wróci do miasteczka, przez radio wezwie wsparcie artyleryjskie i wyśle amunicję do oblężonego bunkra. Nagle pocisk artyleryjski zrywa kopułę i wyrzuca Corsona w powietrze. Kiedy zachodzi słońce, niemieccy grenadierzy zbliżają się do bunkra 9. Jako elitarna jednostka żołnierze oberstleutnanta Karla Prilla wypełniają luki między czołgami i szybko reagują na zmiany sytuacji. Czołgi nie są skuteczną bronią do zwalczania bunkrów. O wiele lepsi są grenadierzy pancerni, ponieważ szybciej znajdują słabe miejsca w obronie i chronią czołgi ze skrzydeł. Kapitan Corson jest ranny. Sierżant Alvin Cahun staje przed trudną decyzją. Niemiecki ogień przybiera na sile, a ludziom na zewnątrz kończy się amunicja. Przybywa też rannych. Cahun nakazuje podwładnym powrót do schronu bojowego. O bunkrach z II wojny światowej myślimy, że były potężne i niezniszczalne. Ale trzeba pamiętać, że wewnątrz była grupka przestraszonych ludzi, których obraz świata ograniczał się do widoku z ambrazur. W ciemności do Cahuna i jego ludzi dobiega hałas z dachu bunkra. Uwięzieni w środku, nasłuchują, jak niemieccy saperzy zakładają ładunki na szyby wentylacyjne. Między czasem ich budowy w latach 30. a wykorzystaniem w 45. Niemcy obdarli wiele bunkrów z elementów metalowych, umacniając nimi wał atlantycki w Normandii. Bunkry stały się wrażliwe na ataki z różnych stron. Ich piętą achillesową były szyby wentylacyjne. Cahun nie może walczyć. Jeśli ładunki wybuchną, wszyscy zginą. Kończy mu się amunicja, nie ma łączności z jednostkami, które powinny były mu pomóc. Nie zdoła wyprowadzić swoich ludzi. Konsultuje się z kapitanem Williamem Corsonem, który jest ranny, ale żyje. Niemcy są wszędzie. Nie ma sensu wysyłać żołnierzy na śmierć. Dlatego Cahun postanawia się poddać. Corson się zgadza. Cahun krzyczy do Niemców na dachu. Resztki kompanii A opuszczają bunkier z rannymi towarzyszami i dowódcą. Jako ostatni obrońcy linii Maginota w tym sektorze trafiają do niewoli. Opór Amerykanów przed miasteczkiem został zdławiony. Niemcy mogą wejść do Hattena.